zdjęcia, filmy, kolorowe gazetki, a może bicie, upodlenie i gwałty. Niby tylko rozrywka, a jednak zniewolenie. Czeka na ciebie w internecie, telewizji i kiosku. Nie chcesz płacić? Dostaniesz ją za darmo. Zanim wpadniesz bezpowrotnie, rozważ fakty, które opisują to bagno. Pierwszy fakt. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nic nie daje możliwości takiego zarobku jak chaos seksualny. Ani narkotyki, ani alkohol, ani żadne inne używki nie pozwolą tak przytulić grosza, jak właśnie wyuzdanie seksualne. I mówiąc o pieniądzach z pornografii, nie myślimy tylko o niej samej. Dlatego, że ci, którzy ją oglądają, stają się płatnikami całego seks biznesu, ponieważ mają rozluźnione sumienie. Fakt drugi. Pornografia nakręca handel ludźmi. Zasada ekonomii mówi, jest popyt, jest podaż. Jeśli jest kupiec, to wtedy i wytworzy się produkt. Gorzej, kiedy produktem są ludzie, ich seksualność. I to zachęca niektórych do porywania córek, synów, ludzi kochanych przez swoich rodziców i najbliższych do tego, aby nagrywać takie filmy. Czy mając tę świadomość, będziesz chciał oglądać takie filmy i zgodzisz się na to, aby częściej byli porywani ludzie? Czy spojrzysz prosto w oczy rodzicom porwanych córek i synów? Fakt trzeci. Wiele osób zaangażowanych w seks biznes i pornografię jest zniewolonych. To, że duża część pań do towarzystwa, jak się je pięknie nazywa, została przymuszona do swojej pracy, to nie tylko scenariusz filmu gangsterskiego. To ich realne, jakże smutne życie. Często przyjechały one do innego kraju, aby być pomocą kuchenną lub aby opiekować się osobą starszą, a muszą robić to, co robią. Fakt czwarty. Pornografia kształtuje przekonanie, że seks jest tylko moją przyjemnością. Nie jesteśmy w stanie dać doznania seksualnego osobie z gazety, z filmu czy z grafiki. I przez to później będzie bardzo ciężko zawiązać uczciwe kontakty seksualne, ponieważ będziemy pielęgnowali tylko nasz egoizm. Fakt piąty. Pornografia przeszkadza w panowaniu nad wzrokiem. Domeną człowieka wolnego jest to, że całkowicie panuje nad sobą. Pornografia to utrudnia. Sprawia, że uwrażliwiamy nasz wzrok na bodźce seksualne. Najsmutniejszym tego dowodem są osoby, które we wszystkim widzą seks i płciowość. Obojętnie, co im się pokaże, widzą w tym nawiązania do seksualności. Nie ma się temu co dziwić. W końcu pornografia ze wszystkiego robi czynność seksualną. Z duszenia, z dławienia i z innych gorszych rzeczy. Nawet proste figury geometryczne powodują na twarzach osób korzystających z pornografii uśmiech ironiczny i podniecenie. Zresztą, czy nie znamy takich osób? Fakt szósty. Do pornografii jesteśmy systematycznie przygotowywani. Do wyuzdanej seksualności trzeba wychować. Naturalną skłonnością człowieka jest podchodzenie do seksualności z wielką rezerwą i zakłopotaniem. Wulgarne pokazywanie treści pornograficznych oraz czasopisma, które dostosowują treści seksualne do wieku, sztucznie przyspieszają zainteresowanie tym tematem. Tym bardziej, że redaktorzy tych kolorowych czasopism tworzą sztuczne problemy rówieśników, swoich czytelników, a od tego tylko krok do pornografii. Fakt siódmy. Pornografia tworzy chore marzenia. Joseph Goebbels powiedział, że kłamstwo 1000 razy powtarzane staje się prawdą. I w sensie psychologicznym bardzo często do tego dochodzi. I chociaż prawda zawsze pozostaje prawdą, a kłamstwo kłamstwem, to jeśli nasiąkamy tymi treściami, to myślimy, że one są jedyną słuszną opcją. I przenieśmy to na grunt naszej seksualności. Czy chcielibyśmy, aby nasze kontakty, najintymniejsze kobiety z mężczyzną, wyglądały jak w pornografii? Fakt ósmy. Pornografia uzależnia. I są na to dowody. Potwierdzają to statystyki stron, które proponują takie treści. I chwalą się one dużą ilością wyświetleń, nawet milionową, i długimi godzinami emisji.
można te treści oglądać na smartfonach, czyli dostęp do nich jest bez ograniczeń. W każdej chwili, kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota, a to najlepsze środowisko do rozwoju uzależnienia. A ono przecież polega na tym, aby szukać przyjemnego bodźca w konkretnej chwili. Na początku można się okłamywać, że to fajne, ale już po niedługim czasie każdy rozsądny człowiek zaobserwuje, że to zniewala. A czy lubimy cokolwiek robić pod czyjeś dyktando? Fakt 9. Pornografia to odrealniony teatr. Aktorzy filmów porno nie kochają się. Wszystko to, co czynią, jest sztuczne i zimne. Większość scen, które są tam pokazywane, to gwałty. Bo inaczej, jak możemy nazwać przymuszanie się do bliskości? Dawanie komuś tego, co zarezerwowane tylko dla osób, które darzą się głębokim uczuciem. Fakt 10. Pornografia wprowadza błędne pojęcie o tożsamości. Kim jest kobieta? Co to znaczy być mężczyzną? Tutaj pornografia wprowadzi wiele chaosu, bo będzie tobie wmawiać, że kobieta to rzecz, a mężczyzna, jego wielkość, jest zależny od fizycznego uposażenia. Jeśli w to uwierzysz, to będzie to miało bardzo duże konsekwencje na całe twoje życie, bo nic nie zrobisz już bezinteresownie dla drugiego człowieka, ani nie będziesz chciał się rozwijać osobowościowo. No bo po co wychylać nosa poza ważne sprawy, które ukazuje pornografia? Dlatego ona naprawdę spłyca życie. Nie daj się. Ono jest o wiele głębsze. Fakt 12. Pornografia to zdrada. Wiele żon, które przyłapuje swoich mężów na pornografii, czuje się zdradzonych. I chociaż w tym pokoju, w którym do tego doszło, nie ma żadnej innej kobiety, to uważają, że jest to nieprawidłowe. Uważają to jako zdradę psychiczną, że nie spełniają jakiejś funkcji, że są po prostu niewystarczające. Fakt 11. Nikt nie lubi być podglądany. Więc jeśli sam nie lubisz być podglądanym, to dlaczego robisz to innym? Albo inaczej. Pomyśl, że twój syn, twój chłopak, twoja dziewczyna albo córka mieliby wystąpić w takich produkcjach. Zgodziłbyś się na to? Jeśli nie, to dlaczego chcesz oglądać kogoś, syna, kogoś córkę, kogoś dziewczynę albo i żonę? Czy to uczciwe? Fakt 13. Pornografia nie jest wymarzonym zawodem. Słyszałem, że dzieci marzą o tym, żeby być piosenkarkami, policjantami, strażakami, lekarzami, prawnikami, ale nigdy, żeby być prostytutką albo aktorem filmu porno. Dlaczego? Dlatego, że to nienaturalne. Decydują się na to z powodu jakichś trudności. Fakt 14. Pornografia tworzy iluzję władzy. Każdy facet chce mieć władzę. To takie naturalne. Pornografia angażuje tę chęć w nikczemny sposób. Słaby mężczyzna siada przed telewizorem, komputerem albo bierze do ręki grafiki i ma wrażenie, że zapanował nad kobietą. Zobaczył jej nagość, więc jest jej władcą. Absurdalne? Zapytajcie się mężczyzn, jak wielu dowartościowuje się pornografią. Dlatego pytam, mężczyzno, czy nie masz innych miejsc, gdzie możesz potwierdzić swoją wartość i męskość, że sięgasz po najniższe formy? I co najśmieszniejsze, te kobiety, które występują w takich filmach, wiedzą, że to one mają takich ludzi w garści. Fakt 15. Pornografia rodzi przemoc. Pornografia jest głównym powodem przestępstw seksualnych. Dlatego, że oglądanie wynaturzonej formy seksu zachęca do tego, aby zrealizować to w praktyce. Wiele osób, które z niej korzysta, mówi, że nie radzi sobie z agresją, która w nich powstaje. Ponieważ oglądanie wynaturzonej formy seksu zachęca do tego, aby zrealizować to w praktyce. I wiele osób, które korzysta z pornografii, mówi, że nie radzi sobie z agresją, która w nich powstaje. Fakt 16. Pornografia powoduje obciążający wstyd. Wyobraź sobie taką sytuację, że oglądasz pornografię na komputerze, a do tego pokoju wchodzi twoja żona albo córka. Co wtedy robisz?
Czy zapraszasz ją, aby oglądała razem z tobą? Czy raczej ze wstydem wszystko wyłączasz i udajesz, że do tego wcale nie doszło? Że to nie jest wcale pornografia? Albo inaczej, kiedy zawiesza ci się komputer, to wtedy raczej bardzo ciebie to bawi, czy raczej czujesz się speszony i wymyślasz stek bzdur, byleby nie przyznać się, że miało to miejsce? Oczywiście, że to drugie. Dlatego, że pornografia to wstyd, który nas poniża. Fakt 17. Pornografia zwiększa poziom przyjemności w mózgu. Każde doświadczenie seksualne, jak i pornografia, wpływa na produkcję w naszym organizmie dopaminy, która zwiększa poziom podniecenia. I to bardzo uzależnia. Taka przyjemność jest czymś pożądanym i może powodować to, że każdy moment kryzysu i niestabilizacji będziemy przeżywać z pornografią. Fakt 18. Pornografia deprawuje. Mózg ciągle szuka nowości. Na początku tylko wystarczą mu słabe bodźce, a potem ciągle szuka czegoś jeszcze większego i mocniejszego. I przez to pojawiają się różnej maści perwersje, bestialstwo, pornografia dziecięca, wideo porno czaty, a potem dochodzi już tylko do spotykania się z prostytutkami i tak dalej, i więcej, i mocniej, aż strach to wszystko wymieniać. Fakt 19. Pornografia izoluje. Jeśli wstydliwy temat seksualności przeżywany jest przed komputerem lub telewizorem, to mamy wrażenie, że jesteśmy w tym wszystkim sami. I to skutkuje tym, że zamykamy się w sobie, tłumimy agresję, wchodzimy w serię kłamstw i zrywamy relacje. Osoby uzależnione od pornografii, zamiast szukać rozwiązania na zewnątrz, zamykają się wewnątrz siebie i przez to nakręcają toksyczną spiralę samozadowolenia seksualnego. Fakt 20. Pornografia powoduje brak spełnienia w relacjach seksualnych. Nikt nie dorówna producentom filmów porno. Dlaczego? Dlatego, że je nie nagrywa się od razu. Do tego bardzo długo się przygotowuje. Robi się makijaż, przygotowuje się ruchy. Wszystko po to, aby wywołać jak największe pobudzenie seksualne. Realne kontakty czegoś takiego nie dają. I to powoduje, że osoby, które korzystają z pornografii, zaczynają żyć w nierealnym świecie. Fakt 21. Treści pornograficzne ogłupiają. Badania naukowe potwierdzają, że mocne bodźce pornograficzne osłabiają sprawność umysłu, zmniejszają logiczne myślenie oraz utrudniają nawet rozwiązywanie zadań matematycznych. Czy to ciebie nie dziwi? Przecież to miała być tylko niewinna rozrywka, a ona powoduje takie spustoszenie. Fakt 22. Pornografia zabija życie. Czym jest seks? Jest sposobem na to, aby powstał nowy człowiek. A czy podczas seksu pornograficznego dochodzi do zapłodnienia? Oczywiście, że nie. Dlatego widzimy, że pornografia pozbywa się głównego celu seksu. Pornografia rujnuje życie. Obojętnie, czy wierzysz, czy nie.